Jest środa, 5 czerwca. Przypomnij sobie lub wyobraź sobie leśne mrowisko, które napotykasz na swojej drodze. Przykucasz, żeby przyjrzeć się z bliska wędrującym mrówkom. Pozostajesz chwilę w milczącej obecności, bez zbytniego analizowania. Przyglądasz się z otwartością i zaciekawieniem, żeby poznać ich świat. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Marka. Przyszli do Jezusa Saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali Go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było 7 braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa, tak samo trzeci. I 7 ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo 7 miało ją za żonę. Jezus im rzekł, czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że z martwych wstaną, to czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego, ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest on Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. Nie musimy uciekać się do skrajności jak bohaterowie tej perykopy. Z góry zakładają, że zmartwychwstanie nie istnieje i podają w ich przekonaniu bezdyskusyjne przykłady. Sytuacja, jaką przywołują 7 braci i 1 kobieta jako żona każdego z nich, jest mało prawdopodobna. Chrześcijanin ze swej natury jest człowiekiem zmartwychwstania, a dokładniej zmartwychwstania. Nie chodzi w pierwszym rzędzie o wytłumaczenie się z tej wiary, a bardziej o życie tą prawdą. Jak przyjmujesz
te słowa. Czasem i my mamy wątpliwości w wierze. Nie ma jednak sytuacji, z której nie moglibyśmy się czegoś nauczyć. Nie ma wydarzeń bezpłodnych. Do tego trzeba jednak pokoju serca i spokoju podejścia. Bez paniki i bez rozrywania szat. Bez unikania tematu. Mottem życia chrześcijanina mogłyby być dwa słowa: wierzę i ufam. Rezygnacja z opierania się dobremu Bogu, a zarazem rezygnacja z opierania się jedynie na sobie. Bóg mówi do każdego z nas z krzaku gorącego ogniska miłości. Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wsłuchaj się z uwagą i powagą w słowa Jezusa. Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Zmartwychwstanie stanowi centrum wiary chrześcijańskiej, a dokładnie stanowi je zmartwychwstały. Jak reagujesz na myśl, że Jezus zmartwychwstaje ze względu na ciebie? Okazując Bożą miłość do ciebie i całego stworzenia. Thank you.
przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było 7 braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa, tak samo trzeci. I 7 ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo 7 miało ją za żonę. Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że z martwych wstaną, to czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest on Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. To jest moment na rozmowę z Bogiem o tym, co było ważne dla Ciebie podczas tego spotkania. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.